Biedronka? Super. Poczekamy jeszcze na czarnego kota i oboje oddacie mi Miracula. Wszystko jasne! Jesteś sługą monarchy! Przez ciebie straciłam Miracula poprzednim razem i on je przejął! Dałeś mu je, nie zważając na konsekwencje dla mieszkańców Paryża! Nie jestem niczyim sługą! Pomogłem monarszy, bo to służyło moim planom! Potrzebowałem Miraculum Pavia, a dziś potrzebuję twojego i czarnego kota, żeby spełnić życzenie! Życzenie? A czego chcesz? Co usiłujesz zrobić? Niszczysz świat i nikt nie wie dlaczego! Gdy połączę wasze Miracula, zażyczę sobie lepszego świata, wolnego, w którym nikt nikogo nie będzie kontrolował i nikt nie będzie wykluczony jak ja, bez ludzi, którzy decydują co dobre, a co złe, kto ma moce, a kto nie ma! Zapłacimy za to straszną cenę. Nie ma zbyt wysokiej ceny. Co mam do stracenia? Jesteś taki jak monarcha! Używasz tych samych metod i nigdy nie oddam ci Miraculum! Obejdę się bez niego! Jeśli nie pozwolisz mi ulepszyć świata, przemienię go swoją własną mocą! Będę pstrykał, aż wszyscy znikną! Nie pozwolę ci na to! A jak niby mnie powstrzymasz? Cały świat skąpał się w blasku czerwonego księżyca. Nie wiesz, jaki przedmiot rządzi moim emo-potworem, ani gdzie on jest. Jeśli będziesz kombinować, pstryknę palcami. Przegrałaś, Biedronko. Nie! Zawsze jest jakieś wyjście! Szczęśliwy praw! Widzisz? Szachmat, Biedronko. Masz rację. Nie mogę cię pokonać. Ale wygrana to nie zawsze to, co myślimy. Mówię ostatni raz! Nigdy. Wszyscy ludzie zginą, jeśli go nie oddasz. Chcesz zapłacić aż taką cenę? Ty jesteś jedyną osobą, która zna odpowiedź. Ty potworze! Wszyscy, których kochałam, zniknęli! Wcale nie wszyscy. Kagami? Felix? Co się dzieje? Co ty zrobiłeś? Stworzyłem lepszy świat, drogi kuzynie. Teraz jesteś wolny. Co? Wszystko, co zrobiłem, zrobiłem dla ciebie. Mój mały Amoku, czy czujesz moją złość? Przynieś światło do mojej kreacji i pozwól żyć moim emocjom. Czerwony księżycu, jestem Argos. Razem uwolnimy Adriana z łap mojego wujka i nareszcie będzie wolny. A, sorki, jestem spóźniony. Do zobaczenia, Marinette. Na razie. Adrian! Felix? Schowaj pióra. Od tygodni czekałem na odpowiednią okazję, by cię uwolnić. By uwolnić was oboje. Uwolnić nas wszystkich i stworzyć nowy świat, gdzie nikt nie będzie nam rozkazywał. I voilà! Wolność! Jesteśmy razem! Czy nie jesteście szczęśliwi?